Siemano, z tej strony Kosiorski. Moja ostateczna szansa na złapanie Bista, znaczy w sumie kopii do Bista. Może nie ostateczna, ponieważ mam 57 tiketów. 7 było do zdobycia z kampanii przez internet, o której jakby shorta wstawiałem i ją spamiłem dosyć na tym, no ogólnie o niej informacje, bo była dosyć do przeoczenia, no ale ona była dosyć krótka. W każdym bądź razie robimy, używam tikety, można je użyć na każdym z rocznicowych banerzerów. Jednak jadę tutaj po Bista i po Goku UI, który dostał Eza, który Vegeta też dostał Eza, więc to są świetne opcje. Generalnie za 50 tiketów, które zdobyliśmy, możemy zdobywać za misję. No teraz jakby oddali ostatnie. No, możemy sobie wybrać. Misje te raczej nie są ciężkie, wszystko na auto. Zaczynamy od elerki. Grubo. Grubo. Oczywiście tam jakoś mocno. Ledwo co zaczęliśmy, już dwie polecane. Oczywiście te takie, których najbardziej nie chcemy. Znaczy najbardziej nie chcemy to mieć Piccolo, nie chcę mieć, już starczy. Ale generalnie to jestem zadowolony z rocznicy, a najbardziej jestem jestem zadowolony tym bardziej, że zrobiłem sobie ostatnie takie singielki, tikety z gammów banera i mi wypadli gamma 1, gamma 2. Także rocznica w pełni udana, każda nowa postać jest na no, po prostu w załodze. I zobaczymy, co tutaj wypadnie. O, co już przeszliśmy? Nie, jeszcze nie. Ostatnie, od 71 do 70. Spoko, jest LR-ka kolejna, na razie dobrze to idzie. Kopia do jak najbardziej jednej z słabszych z obrażeniami przed transformacją LR-ki, ale przyda się, jak trzeba będzie, to dobry wybór. Długo ich tam używałem na niektóre eventy, bo po transformacji fajne damage robią, ale jest Goku i jest kopia, mam go teraz na 90%, będę miał, z czego się bardzo cieszę, bo właśnie, o czym dzisiaj jeszcze krótko chciałem powiedzieć, on i Vegeta dostał Eza i to są postacie, które wydaje mi się, że będą używane póki co we wszystkich drużynach, gdzie będzie można to zrobić. Tak samo było, ja na przykład STR, Gogetę i Vegito też tak, LR-ki, którzy tam mają szansę na unik, w zależności od pozycji, na trzeciej uniki, dużo dodatkowych ataków. No, bardzo ich uwielbiam i do tej pory w zasadzie zawsze ich używałem w każdej drużynie, gdzie mogłem. No teraz raczej nie będę, bo jeżeli nie zrobią uniku, to zginą, ale no, na unik mają dużo. Dobra, chyba jedziemy teraz 7 tych SSR-ek z rzędu. Bista, nie jakieś słabe, proszę. Bist, ostatnia, jeszcze może jedna. Nie ma Bista. Ajajajajaj. Ale i tak się cieszę, bo jest Goku i jest nagroda pocieszenia, jakaś tam LR-ka dodatkowa. Tu druga dodatkowa. Nie mam ich na 100%. Spoko, Goku i mi ładnie tutaj się spodobał. Ugrana robota. 7. Pretty nice. Zostało mi 7 tiketów, które z tego co zrozumiałem nie mogę teraz użyć. Tikety będzie można użyć dopiero jak się skończy cała celebracja i będzie to można zrobić w zwykłych singlach, także no, trzeba czekać. W ogóle zniknął baner, jeżeli w każdym razie zrobione. Wow, elegancko. Ciekawe, czy będę mógł na inny, raczej będę mógł na inny baner. Dobra, także rocznicowo spoko, kończę na bardzo dobrym wyniku, jeżeli chodzi o drugą część filmu, o którą dzisiaj chciałem szybko powiedzieć, czyli Goku, AGL, Ultra Instinct, ten wariacik, nie mam jeszcze jego Eza, nie zrobiłem, brakuje mi tam chyba ostatniego poziomu, jakieś dziwne do niego jest drużyna, tam Space Traveling Warriors, nieaktualizowana w ogóle drużyna, a trzeba AGL-a pokonać, co nie jest takie proste, zobaczymy, no wysoka szansa na critical hit, generalnie na nim hidden potencjał critical hitów nie dajemy, no bo każdy jego atak ma 50%, jeżeli zrobi dodatkowy, to już każdy kolejny będzie 100% na to critical hit. Representative of Universe 7 też świetna będzie kategoria, ponieważ od 8.08 będą 3 nowe Eza, LR Tech Jiren i 2 razy Android fizyczny i Int. Android 17 z kaskim z Representative of Universe 7, także tu będzie świetna opcja. I Goku, mnóstwo ataku dev.
jeżeli mamy więcej niż 77 zdrowia, ma dodatkowy atak dev, co to może się nie zawsze wydarzyć. No 77% lub więcej, no tak średnio. Ale zobaczcie, ki plus 7, uniki, 100% uników przez pierwszą turę. Później ma 77%, ogólnie ma 77% szansy na dodatkowy super atak, 77% szansy na unik, dodatkowa szansa na unik 7 plus 7% po każdym uniku, czyli no kozacko, dodatkowy dev i ki z każdym zrobionym unikiem i to już zostaje jakby na stałe i tam screenshoty widziałem, jak wychodził Goku i że on nawet milion defensywy może osiągnąć, także ciekawa sprawa, nawet jak nie zrobi tego uniku, to raczej nie zginie tak łatwo, chociaż no guarda nie ma, także ja też shorta ostatnio wstawiłem, Majin Buu Ultimate Gohan Absorbet miał 1100 defa guarda i od Beast Alberwał sporo, także ciekawy short. No i co, dodatkowy atak i robi critical hit, kiedy mamy 24 kill lub active skill, czyli generalnie zdecydowanie zero critical hitów na nim nie trzeba dawać, bo jak mamy dużo ki, to zawsze będzie critical hit. Jeżeli mamy poniżej 77% zdrowia na swojej turze i on albo sojusznik zginie, to mamy revive'a. Po prostu tyle. Nic rannych jakby tu dużych restrykcji. Nie musi być to jakaś dana kategoria, nic. Także kozacko po prostu wow. Tylko to jest na start tury, tak? Tak, na początku tury musi być. No i dodatkowo po revive'ie, jak już wstanie, to ma dodatkowe 7 ki, 77 ataku i robi wszystkie uniki w tej turze po revive'ie, na następnej turze, także mega kozacko. Zdecydowanie, jaki ja mam na nim hidden potencjał? Raczej taki średniawy. No, wszystko dajemy combo zdecydowanie i uniki możecie dać trochę więcej, zawsze to większa szansa lepiej na unik niż na critical hit, który raczej ma po prostu gwarantowany. Jeżeli chodzi o Vegetę, ja na nim też mam no, podobny build, jeszcze w miarę mądry. Też na nim nie ma co dawać dodatkowych ataków zdecydowanie. Na nim już mam medal, ale tylko przeczytamy sobie, że podobna sprawa, to też ma critical hity. On wchodzi i od razu ma guardę na jedną turę tylko. Dodatkowo ma szansę, robi dodatkowy atak, który ma 77% szans na super atak. I od razu ma 50% redukcji obrażeń i dodatkowe 10 z każdym otrzymanym atakiem lub unikiem w tej samej turze. Tak? Czyli od razu ma 50%, z każdym otrzymanym atakiem aż do 80 doskoczy łącznie. Także całkiem nieźle. Dodatkowy atak DF z każdym zrobionym atakiem, czyli dodatkowy atak na nim naprawdę jest kozacki. No i to samo, że też dodatkowy atak i critical hit na 24 ki. I uwaga, też ma revive'a, jak on lub sojusznik zginie, ale dopiero po turze, kiedy on otrzyma 5 ataków w jednej walce. No może się to zdarzyć, że po pierwszej rundzie już tyle otrzyma, ale może się zdarzyć, że nie, czyli troszkę ciężej do zrobienia. Ale jeżeli on lub jakikolwiek inny revive skill będzie aktywowany, to gość będzie miał już guarda. A nie, guarduje tylko jedną następną turę. To jakby dodatkowy atak def i ki ma po tym revive'ie i tylko jedną turę. Także mamy guarda, potem możemy nie mieć i po revive'ie mamy. Ale jego redukcja obrażeń i tak sobie no, daje radę. Naprawdę, to jest świetna sprawa. Także te postacie wydaje mi się, że będą we wszystkich drużynach. One też ciekawe, bo mają swoje skill orby z rocznicy z eventu, także możecie też sobie je wyfarmić. Co ciekawe, Goku i też ma jakby def, pomimo tego, że on jest na unikach, jakby to trochę boli ten jego pierwszy jako def, no ale można. Dobra, tyle. Dajcie znać, co wy trafiliście i co sądzicie o w końcu całej rocznicy. Trzymajcie się, cześć.